Bliźniaki Kramp. Wirujące spodnie. Dobre wieści dla miłośników tańca. Wkrótce odbędzie się kolejna dziecięca dyskoteka. W tym roku przyznana zostanie nagroda dla tańczącego chłopca. W zeszłorocznym konkursie żaden nie chciał tańczyć. No tak, Lucjan chciał. I zdobył nagrodę. Świetnie, Lucjanie. Znowu się chyba zamknę w szafce. Nie cierpię tańczyć. Może mógłbyś w tym roku się tak nie starać, Lucjanku? Wstyd mi. Jeśli nie podoba ci się mój sposób tańczenia, miej przynajmniej odwagę to wyznać. Dobra, cuchniesz. Wygrałeś te skarpety z cukierkami tylko dlatego, że startowałeś samotnie. Po co popuszczałeś te wiatry? Wiatry? To motywy aborygeńskiego tańca na cześć słońca pomieszane z hip-hopem. Jasne, jak chcesz. Ale na dyskotece trzymaj się ode mnie z daleka. Szybko, atak apopleksji! Przyniosę lód i koce. Jestem zdrowy. To mój nowy taniec. Jak? Jak nie umiesz tańczyć, to się nie bierz za tańczenie. Dotarła? Jeśli chcesz nauczyć się tańczyć, poproś o pomoc Mańka. To prawda. W dzieciństwie po prostu nie można go było powstrzymać. Zaraz się rozpłaczę. Nie trzeba mi pomocy. Zapomnieliście, że to ja wygrałem skarpety pełne cukierków? Co za tragedia. Urodzony Fred Astaire zbyt nieśmiały, żeby zrealizować marzenia. Spadowa! No, Tonciu, pokaż mi jakieś kroki. Mniejszości zawsze lepiej tańczą, a ty jesteś mniejszy. No dalej. W ten sposób wzywamy na bagnach kury. Wow, super, kurzy przytup. To nie jest typowy taniec. Nic nie szkodzi, panie Parsons. Mnie to wystarczy. Lucjanek czasem jest typowym mydliniarzem. To prawda. I strasznie tańczy. Maję! Chyba nie próbujesz tańczyć, co? Mówiłem ci, ja nie tańczę! Jesteś ograniczony. O! Maniek! Zwinąłeś mi cukierki ze skarpety? Tak. Zostawianie ich w skarpecie to zbrodnia. Miałaś rację, Mario. Odpuściłem sobie to tańczenie. Też chcę podpierać ściany. Super! To możemy się przyjaźnić. Podpowiem ci nawet, jak znikać w tłumie. Co
Cofnij się, Maniek. Zostaw miejsce dla innych chłopców. Ale ta słodycze! Chcesz słodyczy? Chcesz wirujących spodni? Musisz wyjść z szafki i tańczyć, tańczyć, tańczyć! Nigdy w życiu! O! Durna noga! I durna muzyka! Jedno słówko i po muzyczce! Lubię muzykę, ale nie znoszę, jak mnie tak kolebie! Wiem coś o tym. Tańczyłem tak, że całe miasto nie dawało mi spokoju, ale nie dałem się. Podpowiedziałem takiemu jednemu, co ma robić. Cześć, nazywam się Bong, Siajbus Bong i mogę tańczyć o tak. Teraz ty. Siajbus, to nie mój styl. I oto właśnie biega ciemna maso. Tylko tu nauczysz się mieszać z tłumem i nie wyróżniać się. To nie miejsce na protesty. Opróżnij kieszenie. Czy mam też opróżnić swój umysł? Współpracuj ze mną, Lucjanek. O, super. Palec, chichot i luzik. Palec, chichot i luzik. O nie! Rób, co ci mówiłam. No, świetnie! Dla nich jakbyś nie istniał. Czyli jak zwykle. O, przepraszam. Spadaj, gniocie. Zatańczymy? Lepiej się ciesz, że to nie ty. No dalej, śmiej się. Zobacz, jakie to miłe. Chłopcze, przynieś mi torebkę. Kazałam wam przestać? Dodałam tam jeszcze krótki, Manieczku. Twoje ulubione, prawda? Bez szans, nie tańczę. Schowam się. Pamiętam. Wygrałem skarpety z cukierkami, a ty mi zazdrościłaś. Podzielcie. Hej, co się stało? Gdzie cukierki? Były i się zmyły, Manieczku. Jak moja miłość do ciebie. Nareszcie! Chłopcy, szybko! Zobaczcie, to Lucjanek w telewizji. Rany, Julek, Lucjanek, jakiś to wstyd. Tak, czemu nie tańczyłeś jak ja? Mój zabójczy ruch! Za,
czas, Maniek. Ciebie nie widzę. Tatuś, ten drugi to ja! Kolejne szpiegowskie ujęcia zaraz po przerwie. Oglądacie program Obciach w dyskotece. O, ze wstydu nie wyjdę z domu. Masz rację, mamo. Lucjanek przyniósł wstyd całej rodzinie. Skąd to wzięli? Nie wyglądam aż tak źle. Kto mi to zrobił? Pamiętajcie, szpiedzy, płacimy podwójną cenę za głupie ujęcia z dzieciakami. I pięknie. A, będzie kolejna wpłata na wykładzinę do pokoju nauczycielskiego. Doprawdy wspaniale, droga Hilario. A ten szczeniak z zeszłego roku podobno był niesamowity. Och, naturellement. Za to ujęcie będę miała emeryturę. Czasem naprawdę cieszę się, że jestem nauczycielką. Kocham cię, bracie. Mój czerwonooki żółtodziu! Jak to się stało? Wlepiał we mnie gały. Eko, ćwok! Wiem, znam cię. Zakuta pała. A ja Maniek. Chemiczny polepszacz! A, zabijasz mnie tym okrutnym słowem. Mamo! Mamo! Maniek przybił do płotu mojego żółtodzioba! Czy masz najlepszego brata w okolicy, chłopcze? Nie, może najgorszego. Tylko najlepszy brat może wygrać główną nagrodę w postaci bezpłatnej godziny jazdy czterokołowcem w nowym parku rozrywek Sunny Peaks. Ekstra! Tak bez kasy? Zupełnie bez kasy. Ja go zaproponuję, on będzie jeździł, tak? No tak. Może więc niech brat wpisze ciebie. Czego? Jak nowy. I mam jeszcze kwiatki. Majciochy lubią zielsko. Wdech, myśl o czterokołowcach. No dobra, Gamoniu. Czemu mnie nie lubisz? Ha, poczekaj. Słuchaj, trepie. Jak nie zaczniesz mnie lubić, powyginam ci paluchy. Co tu się dzieje? Młody człowieku, czeka nas chyba spotkanie w cztery oczy między dyrektorem a klientem szkoły. To ten mój brat. Nie cierpi mnie. Same przez niego kłopoty. Braterskie problemy? Rany, dobrze wiem, co czujesz. Wybacz. Mam tu coś, co może ci pomóc. Bratnia pomoc? Braterstwo dla początkujących. Kochajmy się jak bracia? Obejrzyj sobie również ten film. Stąd do braterskości. Mnie wielokrotnie pomagał. Krok pierwszy. Podstawy braterstwa. Gra w piłkę to idealny sposób umocnienia braterskich więzi. Spanie w jednym pokoju? Spokojnie. Czterokołowiec. Majcio! Lucjanku! Może pośpimy sobie dziś u mnie? U ciebie? A w życiu? Czemu? No wiesz, że niby bracia i te sprawy... Skoro jesteś taki miły, to może skombinuj mi jakiś organiczny bananowy szejk. Dobra. Czterokołowiec, czterokołowiec, czterokołowiec. To co, już mnie lubisz? Nie do końca. Teraz mi trochę lepiej. Uaa!
Stąd do braterskości. Jak zostać dobrym bratem? Jak go pokochać? Niełatwo jest pokazać bratu. O! Piękny dzień, braciszku. O co chodzi? Co ty wyprawiasz? Kocham! 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 Słody cię kocham! O, całe szczęście. A już się wystraszyłem, że mówisz o... Tak było! Nieprawda! Mało ci jeszcze, żeby mnie nazwać najlepszym bratem? A zatem to o to ci chodziło. Lepiej szybko zgłoś moją kandydaturę. To nie takie proste, braciszku. Kilka miłych gestów nie czyni z ciebie najlepszego brata. Musisz zasłużyć na mój szacunek. Ja ci dam szacunek! Ups, wyrwało mi się. Nie poparłbym cię nawet, gdybyś został ostatnim bratem na świecie. Dzięki, brudny Joe. Na tobie można polegać. Lubię, Mańka jest w porzu. To wszystko? Nigdy nie lubiłem za dużo gadać. Jest silny i przystojny. Pięknie pachnie słodyczami. I bardzo ładnie się drapie, kiedy jest zdenerwowany? Podoba ci się? Nie, z drogi, mordoklejko. Mój bohater. Mój brat, Maniek. Witam. Reprezentuję park rozrywek. Przyszłam do panny... Lucjany Kramp. Mam na imię Lucjan. O, no jasne. Po prostu chłopcy zwykle nie używają różowej papeterii. O czym pani mówi? O twoim liście na temat braciszka. Maniek się o mnie troszczy, gramy w piłkę, śpi w moim pokoju. Jego hobby to kolekcjonowanie złomu. Szanuję go jako brata. Pamiętasz? Klasa! Wygrałem! Gdzie łazik? Nie tak szybko. Jeszcze nie wygrałeś, ale dostałeś się do finałów. A twój tata musi zapłacić składkę członkowską i gotowe. Nie pomogę mu wygrać tego konkursu. Twój brat ciężko na to pracował, Lucjanie. Możesz przynajmniej uśmiechać się i próbować nie zepsuć mu zabawy. Witamy w półfinałach najlepszych braci. Mańka i Lucjana Krampów, Tocia i Zachariasza Parsonsów i Denisa i Duncana Dulejów. Pierwsza konkurencja, braterstwo w stylu wolnym. Gratury nie wie co to reguła. Znam go ja, znasz go ty, zna go on. Każdy zna pięcionożnego muła. No to kto wyżej? Patrzcie, bez trzymanki! W Sanepix nie pozwalamy na podlewanie drzewek. Bracia Parsons są zdyskwalifikowani. I ostatnia konkurencja. Nasi finaliści odbędą wyczerpujący bieg przez szkół wokół naszego pięknego parku. Start! Ściana strachu! O,
nie! Ja miałem wygrać! To mój pomysł! Chcę czterokołowca! Ja! Marianie Kramp, złaś natychmiast! Nie ty wygrałeś! Sany Pix, nikt nie przegrywa, pani Kramp. Maniek może się przejechać, jeśli zapłacą państwo pełną składkę członkowską. Nie! Dajcie mu ten łazik. Jako najlepszy brat rezygnuję z nagrody. Że co? Właśnie dlatego wygrałem konkurs na najlepszego brata. Jak tam chcesz? Jakież to miłe z twojej strony. Naprawdę dobry z ciebie brat. Prawdę mówiąc, mamo, łaziki nie bardzo mnie interesują. Zastanawiałem się za to nad aromaterapią. A, no właśnie, tato, sądzisz, że to coś ważnego? Hamulce! Gdzie to są hamulce? W wersji polskiej udział wzięli Beata Olga Kowalska, Anna Sarna, Magdalena Zając, Gracjan Kielar, Janusz German, Grzegorz Pawlak, Tomasz Piątkowski, Mariusz Siudziński i inni. Opracowanie wersji polskiej Toya Sound Studios. Tekst Anna Klink. Dialogi Studio Limba. Reżyseria Krzysztof Starny. Realizacja Robert Budkowski. Udźwiękowienie Studio Filmowe Łódź.